Jako tematy swoich filmów najczęściej wybieram sprawy dość odległe czasowo. Mój sposób pracy wymusza raczej rzadkie publikacje i wolałbym uniknąć sytuacji, w której niespodziewane ogłoszenie nowych informacji dezaktualizuje pół filmu, nad którym pracowałem kilka miesięcy. A że o takie przełomy w śledztwach dużo łatwiej w sprawach świeżych, do tej pory wychodziłem z założenia, że film o sprawie sprzed 100 lat raczej nie będzie wymagał istotnych aktualizacji. Los lubi jednak płatać figle. Trzeciego września 2021 roku ukazał się mój film Zaginięcie generała Zagórskiego. Przedstawienie w nim tak skomplikowanej sprawy wraz z jej wszystkimi tropami i niuansami było nie lada zadaniem. Stawiając kropkę po ostatnim zdaniu, byłem jednak zadowolony. Wprawdzie przełożenie tekstu na medium filmu zaowocowało odcinkiem niemal 10,5 godzinnym, ale dzięki temu byłem przekonany, że do sprawy nie będę musiał już wracać. Nic dziwnego, historia wydarzyła się w 1927 roku i szanse na jakiś przełom i dodatkowe informacje po niemal 100 latach były znikome. No i mam nauczkę. Okazuje się, że mimo staranności, z jaką podszedłem do tematu, jakimś cudem umknął mi fakt, że niecały miesiąc po wstrzymaniu postępowania w sprawie zaginięcia generała Zagórskiego w dzienniku ABC zaczął ukazywać się pamiętnik generała. O pamiętnikach tych wspominałem w filmie wielokrotnie. W jego rzeczach znaleziono broszurkę Józef Piłsudski jako wódz i dziejopis, opatrzoną komentarzem Zagórskiego. Zaginęła ona w trakcie śledztwa, jednak nie była ona pamiętnikiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Musiało chodzić więc o inny dokument, a pisane w trakcie uwięzienia zapiski mogły mieć niebagatelny wpływ na los generała. Podejrzewano, że opisywały historię Zagórskiego w sposób stawiający marszałka Piłsudskiego w bardzo złym świetle. W końcu Zagórski był jedną z osób, które wiedziały o działalności szpiegowskiej Piłsudskiego dla Austro-Węgier. Mało tego, Włodzimierz Zagórski nie krył się z tą wiedzą. Twierdził, że ma dowody na poparcie swoich słów, a także groził ich ujawnieniem. Jeżeli przyjąć wersję, że w swoich pamiętnikach Zagórski podjął wątek działalności konspiracyjnej Piłsudskiego, ich zaginięcie wcale nie dziwiło. W końcu jedną z osób podejrzewanych o usunięcie Zagórskiego był sam marszałek, który za wszelką cenę starał się zataić swoje zasługi dla Austro-Węgier. Podczas opracowywania materiału do filmu pogodziłem się z faktem, że po prawie 100 latach trzeba uznać, że pamiętniki Włodzimierza Zagórskiego zaginęły na zawsze. Tym bardziej, że taki los powtarzały wszystkie źródła podejmujące ich temat. Tymczasem, jak gdyby nigdy nic, podzielone na fragmenty ukazywały się w najzwyklejszej gazecie. Pierwszy fragment ukazał się 23 października 1927 roku w gazecie ABC. Ten numer gazety jest aktualnie niezwykle trudno dostępny. W internetowych archiwach nie znalazłem go nigdzie, zaś z jego jedynym skanem miałem okazję zapoznać się w książce będącej inspiracją do powstania tego aneksu do odcinka. Udało mi się dotrzeć natomiast do niektórych z kolejnych numerów, z 24, 25, 26, 28 i 29 października, w których ukazały się kolejne fragmenty pierwszego rozdziału pamiętników. Co można w nich znaleźć? Pierwszy rozdział stanowi swoistego rodzaju wstęp do dalszej historii. Włodzimierz Zagórski opisuje w nim pochodzenie swojej rodziny, historię swoich rodziców, tego jak się poznali i jak po Europie rzucał ich los. Sporo miejsca poświęca również na opis swojego ojca, który odcisnął silny ślad na życiorysie swoich synów. Następnie generał opisuje dzieje swojej edukacji i początki kariery. Rozdział kończy się przed wybuchem Wielkiej Wojny. Przyznam szczerze, że już lektura tego pierwszego rozdziału nie była dla mnie najłatwiejsza. Wcale mnie to jednak nie zdziwiło. W kwestii wojskowości jestem kompletnym laikiem, zaś historię początku XX wieku znam w bardzo podstawowych ramach. Włodzimierz Zagórski, pisząc swoje pamiętniki, nie kierował ich raczej do zupełnie nieobeznanego czytelnika. Dużo ważniejszy jest jednak fakt, że postaci, o których Zagórski pisał, były przed wojną zapewne dużo lepiej znane niż dziś, po ponad 100 latach. Stąd też błyskawicznie się pogubiłem w natłoku nazwisk i stanowisk. Nie oznacza to jednak, że nic z lektury nie wyniosłem.
Dzięki temu, że Zagórski był w centrum wydarzeń, o których miałem możliwość opowiadać, miałem możliwość poznać całość z jego perspektywy. Naturalną rzeczą też był fakt, że niektóre kwestie przedstawił znacznie dokładniej niż jego biografia. Na przykład, przebywając w Wiedniu, pewnego poranka Zagórski obudził się nagle, widząc majak swojej płaczącej matki. Podejrzewając, że może to zwiastować jakieś niebezpieczeństwo lub nieszczęście, postanowił natychmiast zażądać urlopu i pojechać do rodziców do Krakowa. Wystosował też do domu depeszę informującą o jego przyjeździe. Nie zdążyła ona dotrzeć do celu, gdy do Włodzimierza przyszła wiadomość z domu. Okazało się, że tego dnia rano zmarł jego ojciec i matka prosi go o jak najszybszy przyjazd. Niezwykły zbieg okoliczności. Oprócz tego dowiedziałem się o tym, jak Polacy byli dyskryminowani pod zaborami. Niby należało się spodziewać, że dla Niemców pierwszym wyborem będą Niemcy, dla Austriaków Austriacy, a dla Węgrów Węgrzy. Możliwość zobaczenia tego z perspektywy pierwszej osoby to zupełnie jednak inne wrażenie. Zwłaszcza, że Włodzimierz Zagórski raczej nie był osobą, która dla kariery była zdolna położyć uszy po sobie i dostosować się za wszelką cenę. Niestety, to wszystko. 29 października ABC opublikowało ostatni fragment pierwszego rozdziału pamiętników oraz zapowiedziało, że od poniedziałku 31 października zacznie publikować pamiętnik Zbiega z Wysp Sołowieckich pod tytułem Wyspa Tortur i Śmierci. Na dalsze fragmenty nie natrafiłem, zaś ABC 2 listopada opublikowało artykuł poruszający temat samych pamiętników, choć nie w taki sposób, w jaki można by mieć nadzieję. Bajki o żelaznym wilku. Wiedeńska sensacja o generale Zagórskim. Brak potwierdzenia. Na list pani Zagórskiej kurier wiedeński nie odpowiedział. Tygodnik Kurier Wiedeński, jak to już pokrótce donosiliśmy, zamieścił dnia 5 zeszłego miesiąca artykuł Generał Zagórski żyje i pisze pamiętniki, podpisany przez naczelnego redaktora pisma, pana Lucjana Franka Erdtrachta. Artykuł podaje, że dnia 28 września jakiś niewymieniony z nazwiska generał major armii austriackiej spotkał w pewnej, również niewymienionej z nazwy, miejscowości kąpielowej generała Zagórskiego. Generał Zagórski w dłuższej rozmowie z owym austriackim oficerem miał go zapewnić, że nie uciekł wcale i oświadczyć. Opuszcza Europę nie za długo, ażeby spokojnie czekać dalszego przebiegu wypadków. Mój dziennik oznacza dla mnie ulgę niewysłowioną, ale też będzie nagrodą dla tych moich nielicznych przyjaciół, którzy mi wierności dochowali. Będą też moje pamiętniki odpowiednią karą, powiedziałbym nieubłaganym biczem, dla tych wszystkich, którzy usiłowali mnie zniszczyć. Mogę ci, kochany stary towarzyszu, przeczytać parę ustępów z mego pamiętnika. Kurier Wiedeński zapowiadał, że w następnym numerze rozpocznie druk pamiętników Gen Zagórskiego, które również ukażą się w wydaniu książkowym. Następny numer Kuriera Wiedeńskiego zapowiedzianych pamiętników nie przyniósł. Już to samo wzbudza nieufność do podejrzanej sensacji wiedeńskiej. Warto tu również dodać, że bratanka zaginionego generała, pani Irena Zagórska, natychmiast po ukazaniu się tej nieprawdopodobnej wiadomości wystosowała do redakcji Kuriera Wiedeńskiego list z prośbą o podanie nazwiska oficera, który rzekomo miał rozmawiać z generałem Zagórskim. Odpowiedzi na list do dziś nie ma. Wychodzi więc na to, że publikacja Kuriera Wiedeńskiego była jedną z wielu nieprawdziwych pogłosek. Odpowiedzią w formie publikacji pamiętników Zagórskiego odpisało natomiast ABC. Niestety, choć ta niewielka próbka mogłaby dawać nadzieję, że generał jakoś przekazał komuś swoje zapiski, poza pierwszym rozdziałem nie znalazłem nic więcej. Można by więc uznać, że faktycznie, pomimo że przeoczyłem tę publikację, to poza tym jednym, nic nie wnoszącym do sprawy rozdziałem, pamiętniki generała Zagórskiego zaginęły. I tak było. Przez prawie 100 lat. O zaginięciu zapisków generała byłem tak święcie przekonany, że doznałem niemałego szoku, gdy okazało się, że kilkanaście dni przed premierą mojego filmu wydane zostały zaginione pamiętniki Włodzimierza Zagórskiego.
Piotr Kowalski, autor biografii Zagórskiego, z której korzystałem, jakimś cudem dotarł do tych pamiętników, zebrał je, opracował i wydał w sierpniu 2021 roku, tuż przed premierą mojego odcinka. Brak przywołania ich treści sprawił, że nagle film, który uznawałem za kompletny, przestał taki być. Niestety, o nowej książce pana Kowalskiego dowiedziałem się już po publikacji odcinka, uznałem więc, że będę musiał do sprawy wrócić. Do tego musiałem jednak owe pamiętniki zakupić. I tu miał miejsce niespodziewany zwrot akcji. 9 września 2021 roku skontaktował się ze mną Piotr Kowalski, autor biografii Zagórskiego, na którą powoływałem się w filmie, oraz wspomnianych pamiętników Zagórskiego. Pogratulował mi filmu, wymieniliśmy parę zdań. Pan Kowalski zaproponował mi egzemplarz pamiętników Zagórskiego, na co chętnie przystałem i już kilka dni później trafiła do mnie paczka. Wewnątrz, oprócz pachnącej nowością, pięknie wydanej przez oficynę wydawniczą Kucharski książki, znajdował się krótki list z gratulacjami. Fakt, że moja praca została doceniona przez historyka i prawdziwe wydawnictwo, jest cudownym wynagrodzeniem za poświęcony czas i siły. Dziękuję. A co zawiera sama książka? Cóż, jej zwykłe streszczenie po pierwsze zajęłoby zbyt wiele czasu, a po drugie nie byłoby w porządku w stosunku do pana Kowalskiego, który zapewne wykonał przy niej masę pracy, o której nawet nie mam pojęcia. Pozwólcie jednak, że opiszę ją wam pokrótce. Dzieli się ona na cztery kluczowe części i choć autor nazywa je i numeruje inaczej, pozwólcie, że opiszę je po swojemu. Pierwszą częścią jest wstęp pióra Piotra Kowalskiego, którego obecność nie zdziwiła mnie wcale. Odkrycie i publikacja tak niezwykłego tekstu musiały być okraszone dość długim wstępem, opisującym oczywiście postać Włodzimierza Ostoi Zagórskiego. Bez choćby krótkiego opisania historii tej postaci, publikacja pamiętników byłaby pozbawiona niezbędnego kontekstu. Drugą częścią jest treść samych pamiętników, opracowana przez pana Kowalskiego. Opierał się on na maszynopisie wykonanym przez samego Zagórskiego, ale i w nim znajdowało się sporo skreśleń i poprawek. Kowalski naniósł je, a także dla komfortu czytelnika uwspółcześnił pisownię. Dla osób spragnionych jednak kontaktu z przedwojenną polszczyzną przeznaczona jest część trzecia. Zawiera ona wysokiej jakości skany maszynopisu pamiętnika. Jest to część najdłuższa. Na ponad 140 stronach maszynopisu możemy zanurzyć się w lata życia Włodzimierza Zagórskiego i poznać jego życie z jego perspektywy. Ostatnią częścią jest zaś seria zdjęć i skanów istotnych dla historii. Niektóre z nich są naprawdę unikatowe. Na przykład jedno z nich przedstawia Włodzimierza Zagórskiego i Józefa Piłsudskiego. Obraz całkowicie niezwykły, jako że ci panowie się serdecznie nie znosili i unikali wszelkich kontaktów. Przyznaję, że od kiedy dowiedziałem się o publikacji pamiętników, bardzo liczyłem, że pan Piotr Kowalski opowie we wstępie, jak doszło do ich odkrycia. Wiecie, coś w stylu, znaleziono je w celi Zagórskiego, po zakończeniu śledztwa umieszczono w archiwum takim i takim, podczas wojny pan X przeniósł je do miejsca Y, gdzie osoba Z je zabezpieczyła i ukryła, po czym po wojnie przekazała krewnym generała, którzy odnalazłszy je po latach przekazali do publikacji. Albo generał Zagórski przebywając w uwięzieniu przekazał maszynopisy osobom na wolności, które ukryły je w bezpiecznym miejscu X, po czym po 50 latach odkrył je człowiek Y i przekazał osobie Z, która dotarła z nimi do mnie. Nie. Takich informacji ku mojemu rozczarowaniu nie znalazłem. Autor natomiast daje do zrozumienia, że antykwariaty, skrytki latami czekające na pobranie zdeponowanych dokumentów, stare komody, pawlacze, sekretarzyki, zakurzone półki archiwalne. Jakie kryją jeszcze tajemnice? Wreszcie, czy legendy, opowieści półlegendarne, plotki mogą okazać się prawdą? Zdarza się, że tajemnice skrywane przez lata, a nawet przez wieki, wychodzą na światło dzienne. Czy to sugestia, że po latach nagle znaleziono dawno zapomniane dokumenty w antykwariacie? Albo na jakimś strychu? Być może. Nie byłoby to nic niezwykłego. Na strychach i w lokalnych sklepach czy bazarach często można znaleźć prawdziwie unikatowe przedmioty, o wartości których ich właściciele nie mają zielonego pojęcia. Czasem, pomiędzy powidłami sprzed 20 lat, obok puszki z gwoździami, w szafie pamiętającej poprzedni ustrój, albo i zabory, można znaleźć prawdziwe skarby. Dlatego warto przeszukiwać takie miejsca. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie. Wracając do sedna.
Z wstępu można dowiedzieć się, że wersji pamiętnika powstało kilka i różnią się one nieznacznie. Prawdopodobnie zostały one w jakiś sposób przekazane przez generała na zewnątrz podczas jego osadzenia w więzieniu na Antokolu. Bardzo możliwe też, że nie są one kompletne. Nie można wykluczyć, że ostatnie fragmenty, których generał nie zdążył przekazać na zewnątrz, zabrał ze sobą do Warszawy 6 sierpnia 1927 roku. Jeżeli postanowił ukryć je w bagażu zdeponowanym na dworcu wileńskim, nie wiemy, co się z nimi stało. Jeżeli miał je ze sobą w momencie zaginięcia, cóż, pewnie nigdy ich nie zobaczymy. Co zawierają zachowane fragmenty, zaraz omówię, natomiast we wstępie, prócz opisu, w jaki sposób tekst został opracowany, znajdziemy również motywację Piotra Kowalskiego. Opisuje on bowiem, pod czym chyba mogę się podpisać, że Polacy jako naród mają problem ze znajdowaniem złotego środka. Za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Józef Piłsudski był osobą przedstawianą negatywnie, więc po przemianach ustrojowych odbito się od drugiej ściany. Gloryfikowano marszałka, nie dopuszczając do wiadomości, że nie był postacią krystalicznie czystą. Jednym z celów Piotra Kowalskiego było odkłamanie tego wizerunku i ukazanie historii w odcieniach szarości, zamiast jedynie czerni i bieli. Bo choć rzeczywiście marszałek był postacią niezwykłą i nie sposób odmówić mu zasług dla kraju, to pewne historie rzucają cień na jego postać. Jedną z takich historii jest historia generała Zagórskiego właśnie. Zapoznawszy się z wstępem, możemy przejść do głównych części książki, czyli samych pamiętników. Pierwszy rozdział z książki pokrywa się z tym zamieszczonym w ABC. Jedyne różnice to uwspółcześniona pisownia oraz ogromna liczba przypisów pomagająca się odnaleźć w natłoku imion, nazwisk, pozycji i innych szczegółów. Jak więc się czyta wspomnienia generała? Cóż, dwojako. Z jednej strony, gdy tworzyłem film o jego zaginięciu, postać generała mnie zafascynowała. Z tej perspektywy możliwość poznania jego sposobu patrzenia na niektóre sprawy, jego motywacji, podejścia do pewnych kwestii była bardzo interesującym doświadczeniem. Z drugiej, z perspektywy osoby, którą najbardziej interesują możliwe przyczyny zaginięcia generała Zagórskiego, treść jego pamiętników, a przynajmniej w takiej formie, w jakiej zostały odnalezione, mocno rozczarowuje. Ale po kolei. Początek pamiętników zebranych przez Piotra Kowalskiego pokrywa się z tymi zamieszczonymi w ABC. O ile jednak w gazecie zamieszczono jedynie pierwszy rozdział, o tyle tu mamy do czynienia z 12. Oprócz pochodzenia, dzieciństwa i edukacji generała Zagórskiego opisują one przebieg jego kariery w wojsku austriackim, jego rozterki, próby pogodzenia służby Polsce i armii austriackiej, jego dokonania i porażki, przebieg procesów w Marmaros-Siget, a także udział w formowaniu się nowego, niepodległego państwa polskiego. Opracowane przez Piotra Kowalskiego pamiętniki kończą się podczas wojny polsko-bolszewickiej. Co ciekawe, Włodzimierz Zagórski czasem inaczej przedstawia niektóre wydarzenia ze swojej historii, niż przedstawiono to w jego biografiach. Nie powinno jednak to dziwić. Planował je wydać, żyjąc w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której żył przed i podczas wojny. Nic dziwnego, że pewne rzeczy wolał przemilczeć, a pewne przedstawić w innym świetle. Po lekturze jego wspomnień utwierdziłem się jednak w przekonaniu, że był człowiekiem prawdziwie oddanym polskiej sprawie. Podobnie jak mówiłem, przedstawiając jego osobę, wszystko wskazuje na to, że twardo stąpał po ziemi i uważał, że nie ma możliwości, aby mając takich silnych sąsiadów, odradzająca się Polska mogła sobie poradzić sama. Stąd związał się z wojskiem jednego z zaborców, ale z myślą, że współpracując z nim utworzy silną polską armię, której koniec końców ojczyzna będzie w najważniejszej chwili potrzebować. I szczerze powiedziawszy, czytając jego wspomnienia, Włodzimierza Zagórskiego tak po ludzku polubiłem. Starający się kierować bardziej rozumem niż sercem generał wydał mi się bliższy niż się spodziewałem. Wspomniałem jednak, że treść pamiętników mnie zawiodła. Dlaczego? Jest ona wręcz niewiarygodnie ugrzeczniona. W praktycznie każdym miejscu, w którym Zagórski wspomina Józefa Piłsudskiego, chwali go. W miejscach, w których ze względu na dramatyczne różnice zdań, czy wręcz ultimata stawiane przez brygadiera Piłsudskiego nie było to możliwe, Włodzimierz stara się określać to problemami możliwymi do przepracowania, jeśli nie teraz, to w przyszłości. Nie porusza również zupełnie kwestii szpiegowskiej części życiorysu Piłsudskiego.
Z jego pamiętników bije wręcz obraz nie dwóch zaciekłych przeciwników, a raczej dwóch osób dążących różnymi ścieżkami do tego samego. I choć w zasadzie tak było, to dysonans, jaki bije z jego pamiętników i dostępnych biografii, jest ogromny. I przyczyny tego mogą być dwie. Jedna jest taka, że w rzeczywistości Zagórski i Piłsudski nie byli aż takimi zaciekłymi wrogami. To jednak oznaczałoby, że główne teorie, które rozpatrywałem w filmie, nie miały racji bytu. Skoro rzeczywiście nie byli wrogami na śmierć i życie, to marszałek nie miał powodu usuwać swojego przeciwnika. Oznaczałoby to jednak również, że zarówno późniejsze książki, analizy i artykuły, a także wypowiedzi ludzi współczesnych Zagórskiemu powtarzają nieprawdę i między Zagórskim i Piłsudskim wcale nie było takiego silnego konfliktu. Druga przyczyna jest według mnie bardziej prawdopodobna. Generał Zagórski pisał pamiętniki, będąc osadzonym w więzieniu. Przetrzymywano go tam bez sądu, a jego zażalenia nie doczekiwały się żadnej odpowiedzi. Mógł być pewny, że cokolwiek napisze, będąc uwięzionym, najpewniej trafi w ręce jego oprawców. Dlatego też, na wszelki wypadek, stworzył specjalnie ugrzecznioną wersję wydarzeń, tak aby nie mogła się stać ona argumentem przeciwko niemu. Większość tekstu mogłaby zostać szybko przeredagowana po wyjściu generała na wolność i wówczas stałaby się orężem przeciwko Piłsudskiemu. W tej formie, w jakiej przetrwała, Piłsudskiemu w żaden sposób zaszkodzić nie mogła. Można w niej wyczytać, że w niektórych miejscach Zagórski się z nim zupełnie nie zgadzał, ale hej, czyż nie było to wówczas oczywiste? Dużo bardziej interesującym pytaniem jest, czy Zagórski faktycznie zdążył napisać swoje wspomnienia jedynie do czasów wojny z bolszewikami? Przecież jedną z przyczyn późniejszych konfliktów była próba przypisywania sobie przez marszałka całej chwały za obronę Warszawy i resztę zwycięstw. O dalszych przepychankach politycznych nawet nie wspomnę. Tego niestety nie wiemy. I dlatego lekturą pamiętników Zagórskiego jestem jednocześnie zachwycony i rozczarowany. Zachwycony, bo mogłem poznać bliżej człowieka, którego ostatnim znanym chwilom poświęciłem ponad rok życia. Rozczarowany, bo treść jego pamiętników w tej formie nie mogła mieć żadnego wpływu na historię jego zaginięcia. Jeżeli powstał jakiś ich ciąg dalszy, to zaginął razem z generałem. Mimo to osobom, które po obejrzeniu mojego filmu o zaginięciu generała zainteresowała jego osoba i zaznajomiły się z jego biografią, mogę z czystym sumieniem polecić jego wspomnienia. To doskonałe uzupełnienie jego historii. Jeśli zaś chodzi o jego zaginięcie, to obawiam się, że mimo sensacyjności odkrycia jego pamiętników, w tej formie nie wnoszą one nic do wątku jego zaginięcia. Szkoda. Ode mnie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie itd. Na razie. Cześć.